Słowo Boże w Izajasza, 3, 10 werset wyraźnie rozróżnia uczynki od owoców. Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. Widzimy tu wyraźnie, że ze sprawiedliwym jest powiązany owoc, nie uczynki. Owoc uczynków, a nie same uczynki. Natomiast Izajasza 3, 9 werset i Izajasza 3, 11 werset pokazuje tutaj wyraźnie rozróżnienie między owocami uczynków, a uczynkami. Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek jak Sodomczycy. Nie ukrywają go. Biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście. Szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą. I to widzimy między innymi w sądzie Białego Tronu, że tam będą osądzeni umarli na podstawie uczynków. Z kolei Współcześniona Biblia Gdańska ma ten fragment jeszcze lepiej, dokładniej przetłumaczony w tym zakresie różnicowania uczynków od owoców. 3, 9 i 10 werset. Wyraz ich twarzy przeciwko nim, jak Sodoma, ogłaszają swój grzech, nie kryją go. Biada ich duszy, gdyż sami na siebie sprowadzają zło. Powiedzcie sprawiedliwemu, że będzie mu dobrze, bo będzie spożywać owoc swoich rąk. Biada niegodziwemu, będzie mu źle. Odpłacą mu bowiem według czynów jego rąk.